Od 2000 roku zajmuję się profilaktyką uzależnień, skierowaną do młodzieży. W tym czasie miałem okazję mówić do ponad 200 tysięcy osób biorących udział w moich spotkaniach na żywo. Przeprowadziłem setki, jeśli nie tysiące, rozmów indywidualnych z uczestnikami tych spotkań. Przy tej okazji odkryłem problem stojący po mojej stronie. Często niepotrzebnie zasypywałem młodzież niezrozumiałą terminologią, nudnymi statystykami i nadmiernym moralizatorstwem. Postanowiłem więc stworzyć serię przewrotnie zatytułowaną Nudne filmy o narkotykach. Wykorzystuję tutaj zasadę bawi i uczy, a oto fragmenty tego materiału. W przygotowaniu tego materiału pomogły mi doświadczenia, które nabyłem jako profilaktyk uzależnień pracujący od wielu lat. Poprowadziłem wiele spotkań dla młodzieży, nauczycieli, dla rodziców. Część mego doświadczenia, która została zawarta w tych filmach, to również mój osobisty nauk, w którym byłem przed wielu laty. Jestem osobą trzeźwą od 25 lat i dzisiaj chciałbym na każdy możliwy sposób pomagać młodym ludziom, by uniknęli tej tragedii, której ja doświadczyłem.